dzisiaj rzut oka na rynek bawełny z pytaniem, czy dalsze wzrosty cen tego miękkiego surowca są możliwe. Po takim wystrzale 2008-2011, wystrzale cen bawełny, mieliśmy bardzo silne topnięcie i od grudnia, stycznia, czyli z przełomu 2011-2012 roku pozostajemy w trendzie bocznym, w którym ograniczenie jest strefa 100 centów za 1 funt surowca. Co ciekawego, ten rynek zachowuje się bardzo ładnie technicznie, też ostatnia fala spadkowa zakończyła się po wybiciu linii trendu spadkowego, fala wzrostowa po wybiciu linii trendu wzrostowego i w tej chwili ten ruch spadkowy zakończył się tworząc na razie pierwsze odbicie wyższym poziomem. Dlaczego? Dlatego, że ostatni ten swing spadkowy na wykresie tygodniowym powoduje to, że dopiero wyjście powyżej ostatniego szczytu neguje nam te spadki, a każde cofnięcie należało traktować jako ruch korekcyjny. Na ten moment ceny bawełny utrzymują się w kanale wzrostowym, co bardzo ładnie widać na wykresie dziennym, gdzie od samego dołka każda próba podejścia na wyższe poziomy kończy się z korektą. Największa korekta w tym ruchu wzrostowym ciągle jest korektą prowadzącą, a ewentualne spadki w stronę 71,50 będzie to oznaczało powstanie równości korekt i ewentualnie dalszy impuls wzrostowy, co zgadzałoby się mniej więcej z wysokością kanału wzrostowego. Dodatkowo ta dolna linia, którą mamy w kanale, podpiera nam całe wzrosty. To też spadki w stronę 73,30 lub 71,50 są dobrym miejscem do tego, aby potraktować to jako korekty i próbować grać w długiej pozycji. Jako że wzrosty, które rozpoczęte były w kwietniu, są na razie niezagrożone. Cóż nam pokazuje więcej informacji? Jeżeli popatrzymy na 200-okresową średnią kroczącą, to po wyjściu powyżej 50-okresowej średniej kroczącej, 50-okresowej średniej kroczącej, na wykresie dziennym ona bardzo precyzyjnie podtrzymuje nam trend wzrostowy. Też każde głębsze odejście od tej średniej powoduje cofnięcie i sprawdzenie jej ważności. Póki co jej ważność jest dość solidna. Odeszliśmy na razie dość wysoko. W tym momencie w ramach być może A, B, C znowuż cena przybliży się do 200-okresowej średniej kroczącej. Na wykresie dziennym również MACD, który wyszedł powyżej poziomu zera, ciągle nie wykazuje sygnału sprzedaży, a każde cofnięcie się MACD lub zejście histogramu MACD poniżej poziomu zera sugeruje tylko i wyłącznie korektę. Też jesteśmy w tej chwili na dość wysokich poziomach. Można oczekiwać, że powstanie jakiś ruch korekcyjny w ciągu najbliższych kilku dni, a zaraz po nowym roku wyglądałoby na to, że czeka nas kolejny etap wzrostów. Dokąd? No, pierwsze ograniczenie wzrostu jest już bardzo blisko. Ostatni szczyt 77. Ostatni szczyt 77,36 jest już w zasięgu ruchu wzrostowego. Kolejny poziom to 80 i 88 centów i górne ograniczenie na poziomie 100 centów za funt bawełny. Dopiero wybicie linii trendu wzrostowego podtrzymywanej przez ten kanał wzrostowy i wybicie 50-okresowej średniej kroczącej oraz powstanie overbalance, czyli tej największej korekty
w ruchu wzrostowym będzie sugerowało głębsze spadki w stronę 67-68 centów.